Ten film będzie poświęcony trygonometrii. Trygonometria. Wydaje się, że to jest trudne słowo, a za trudnym słowem prawdopodobnie stoi coś bardzo skomplikowanego. Jak się zaraz przekonacie, tak naprawdę nie ma w tym nic skomplikowanego, przynajmniej w tym filmie nic skomplikowanego nie będę Wam pokazywał. Trygonometria to jest słowo pochodzenia greckiego. Trygononon to był po grecku trójkąt czy trójnóg. Metria to zmierzenie, więc wiadomo, że będziemy mieli coś na temat mierzenia trójkątów, a konkretnie będziemy tutaj liczyli stosunki długości pewnych boków w trójkącie prostokątnym. Nic więcej. No więc weźmy sobie przykładowy trójkąt prostokątny. Trójkąt prostokątny, czyli tutaj mamy kąt prosty. Ja może napiszę, żeby nie było wątpliwości, że tutaj jest kąt prosty w tym miejscu. No i teraz dla przykładu może ja wezmę jakieś długości boków tutaj przykładowe. Powiedzmy, że ten bok będzie miał długość 3, ten bok będzie miał długość 4, no a ten bok będzie miał długość 5. Skoro trójkąt jest prostokątny, no to na pewno wiecie, że te długości boków nie są zupełnie niezależne. One spełniają pewne równanie, które nazywa się twierdzeniem Pitagorasa i które mówi, że Suma kwadratów długości tych boków, które tworzą ramiona kąta prostego czyli 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu musi być równe kwadratowi długości tego boku, który leży naprzeciwko kąta prostego. Leży naprzeciwko. I ten bok, który leży naprzeciwko, nazywa się przeciwprostokątną to jest przeciw przeciwprostokątna. No a te boki, które leżą, przylegają do kąta prostego, nazywają się przyprostokątne. Przyprostokątne są dwie, a przeciwprostokątna jest jedna i to jest ta, która leży naprzeciwko kąta prostego. No dobrze. No to teraz przystąpimy do zdefiniowania sobie trzech podstawowych funkcji trygonometrycznych. Powiemy sobie, co to jest sinus. Ale sinus czego? No, sinus kąta. No to powiedzmy, że wybierzemy sobie jeden z kątów. Powiedzmy, że ten kąt nazwę alfa. I będę teraz liczył funkcje trygonometryczne tego kąta. Mógłbym wziąć ten drugi, ale na razie wziąłem sobie ten. No i obliczymy sobie funkcje trygonometryczne tego kąta alfa: sinus alfa, cosinus alfa i tangens alfa. Ale najpierw jeszcze zdefiniuję tutaj pewne pojęcie. Mianowicie mówiłem o tym, że są dwie przyprostokątne. Tutaj jest jedna przyprostokątna i ona leży przyprostokątna i ona leży naprzeciwko tego kąta alfa. Tak, ona leży naprzeciwko tego kąta. Dlatego będziemy ją nazywali przyprostokątna przeciwległa. Przeciwległa w stosunku do kąta alfa. Przeciwległa. No a tutaj jest ta druga przyprostokątna. Ta przyprostokątna, którą będę nazywał przyprostokątna przyległa. Przyprostokątna przyległa do kąta alfa czyli ta była przeciwległa. Tutaj ta na żółto, ta na zielono jest przyległa, no a przeciwprostokątna jest tutaj tym kolorem zbliżonym do niebieskiego oznaczona. No dobrze, no to co to jest sinus? Sinus kąta alfa to jest stosunek długości boków, stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej, więc napiszę tutaj przeciwległa. To i tak jest długie słowo, nie będę pisał jeszcze przyprostokątna, wiadomo, że chodzi o przyprostokątną do przeciwprostokątnej, do długości przeciwprostokątnej. Dobrze, cosinus kąta alfa to jest z definicji stosunek długości przeciwprostokątnej przyległej czyli tej tutaj na zielono zaznaczonej w tym wypadku przyległej do przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna. No a jeszcze na koniec zdefiniujemy sobie tangens. I to już będzie ostatnia funkcja trygonometryczna, którą poznamy w tym filmie. I to jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej długości przeciw, przyprostokątnej przeciwległej do długości prostokątnej przyległej. No to obliczmy wartości tych funkcji trygonometrycznych dla tego kąta alfa, który tutaj mamy. Korzystając z tych definicji, które tutaj napisałem, czyli sinus alfa to będzie stosunek. No, przeciwpro... długości przeciwprostokątnej przeciwległej, przeciwległa ma długość 3. Tak ona leży naprzeciwko kąta alfa. Gdybym wybrał inny kąt, na przykład tutaj ten, to ona by była przyległa do, do tego kąta, to zależy od tego, dla którego kąta liczymy. Zresztą zrobimy ten przykład jeszcze na koniec filmu. Czyli długość przyprostokątnej przyległej, to jest 3. Podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli 3 piąte. No i ten ułamek, 3 piąte, to jest wartość sinusa tego kąta alfa, jak później się przekonacie, ta liczba zależy tylko od tego, jaki jest ten kąt. Ona nie zależy od tego, jaki jest ten trójkąt cały. Ten trójkąt można by przeskalować, można by go uczynić większym lub mniejszym, ale jeżeli tylko ten kąt zachowamy, to długości tych boków przeskalują się w tej samej skali, więc ich stosunek będzie zawsze taki sam. Dlatego ten stosunek jest funkcją tylko i wyłącznie tego kąta. Dlatego mówi się, że to jest sinus tego kąta. I on jest równy 3 piąte. Podobnie jest z kosinusem. Kosinus też jest funkcją tylko tego kąta alfa. No i w tym wypadku to jest długość przyległej, przyprostokątnej, czyli tej, która tworzy ramię, tego kąta alfa, którego, którego funkcje trygonometryczne liczymy, więc w tym wypadku ona jest równa 4 no, podzielone przez długość przeciwprostokątnej, która jest równa 5. No i wreszcie mamy tangens kąta alfa, który jest równy stosunkowi przyprostokątnych przeciwległej, czyli 3 do przyległej, czyli podzielić przez 4. No dobrze, a co gdybyśmy chcieli rzeczywiście obliczyć funkcje trygonometryczne od tego drugiego kąta, który tutaj mamy? Powiedzmy tego, który nazwałbym beta. To ja może zrobię jeszcze drugi rysunek tutaj na dole. Jeszcze raz, żebyśmy lepiej to zobaczyli. Czyli tak, weźmiemy sobie jeszcze raz ten sam trójkąt, narysujemy. Tutaj mamy kąt prosty. No a tutaj mamy kąt beta tym razem. No i znowu mamy te same długości, czyli tutaj jest 5, tutaj jest 3, no a tutaj jest 4. Ale tym razem, przyprostokątna przyległa, to jest ta przyprostokątna. Ona przylega do kąta beta, czyli to jest przyległa tym razem, przyprostokątna przyległa. A przeciwległa przyprostokątna jest tutaj na dole, czyli to jest przeciwległa. No i teraz obliczmy funkcje trygonometryczne tego kąta beta. Zacznijmy od sinusa kąta beta. No to to jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej długości tej przyprostokątnej, która w tym wypadku przeciwległa to leży naprzeciwko kąta beta, to jest ta przyprostokątna. I ona ma długość 4. No w mianowniku mamy długość przeciwprostokątnej, czyli to jest znowu 5. Kosinus tego kąta, kosinus kąta beta, będzie stosunkiem przyprostokątnej przyległej, która w tym wypadku to jest ta przyprostokątna i ona ma długość 3. Do Przeciwprostokątnej, czyli 5. No i wreszcie tangens tego kąta beta będzie stosunkiem przyprostokątnych. No i tym razem przeciwległa przyprostokątna ma długość 4, a przyległa przyprostokątna ma długość 3, czyli tangens będzie równy w tym przypadku 4 trzecie. W następnych filmach pokażę wam jeszcze więcej przykładów, pokażę wam jak liczyć. Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów większych niż 90 stopni i wiele innych ciekawych rzeczy. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów.